Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży nabierają tempa. W sobotę pracownicy małopolskiej telewizji IMAW poprowadzili warsztaty z zakresu dziennikarstwa telewizyjnego. Do Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży Kana w Tarnowie przyjechali przedstawiciele jednostek okręgowych z całej diecezji tarnowskiej, którzy uczyli się obsługi kamer oraz tajników reporterskiego rzemiosła. Na kiedy ksiądz przewiduje kolejne szkolenia związane z sekcją medialną? Więc mamy zaplanowane jeszcze 3 szkolenia dla radia osobne, dla internetu i prasy i jeszcze jedno telewizyjne, które będzie 23 kwietnia w sobotę. Też chyba o podobnej godzinie się zacznie, więc serdecznie zapraszam czcigodnych, którzy dzisiaj przyjechali. Jedno z zadań, z jakim musieli uporać się uczestnicy warsztatów, było stworzenie sondy, której tematem były Światowe Dni Młodzieży. Co oznacza skrót SDM? Światowe Dni Młodzieży? SDM? Ja nie mam pojęcia. SDM. Nie mam pojęcia. Nie. Tak, to będzie teraz w Krakowie, to coś z religią związanego raczej. Będzie w okolicach Wieliczki w lipcu. No i będzie dużo ludzi i nie będzie się dało w ogóle dojechać do Krakowa wtedy autem. Mam się odbyć w te wakacje w Krakowie, że ostatnio ochrona została wzmocniona, że będzie papież, no takie rzeczy. Wiem, że moi rodzice chcą ugościć młodzież, która ma przyjechać na Światowe Dni Młodzieży. Wiem, że mają być w Krakowie, właśnie, że miasta okoliczne mają być sypialnią dla ludzi, którzy przyjadą. Światowe Dni Młodzieży to jest wydarzenie, które będzie miało miejsce w lipcu, bodajże pod koniec lipca w Krakowie. Przyjedzie na nie papież Franciszek i zjadą się ludzie z całego świata, młodzież z całego świata. To jest zawsze fajne, kiedy wychodzą takie inicjatywy dla grona ludzi, którzy chcą coś robić i jeżeli ktoś coś chce zrobić, to może mogą pomóc i ludzie, którzy bardzo chcą przyjechać, mogą przyjechać, spotkać się z nimi, porozmawiać. No fajna inicjatywa, bardzo. Powinna się odbywać co roku, moim zdaniem. Celem warsztatów jest przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży, które w lipcu odbędą się w Krakowie.